Zdrowia, szczególnie dla normalnych. No wygląda na to, że nagonka i szczucie na białych, heteroseksualnych ojców, chrześcijan, konserwatystów no się wzmaga. Wzmaga się, wygląda właśnie, że biali, heteroseksualni ojcowie, chrześcijanie, konserwatyści są albo do odstawki, albo do odstrzału. Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. Nie subskrybujesz? Serdecznie zapraszam. Biały nacjonalizm, biali narodowcy, no to jest dzisiaj to, co jest grane na trąbkach komunizmu. No ale zanim zacznę rozmawiać na ten temat, no to chcę powiedzieć dwie takie ciekawostki w sprawie koronawirusa. W Minnesocie, żeby się zapisać tam na to szczepienie, no to trzeba wypełnić parę, tak kilkadziesiąt pytań i między innymi są pytania o rasę, czy biała, czarna, czerwona, zielona, żółta, jakakolwiek tam. Drugie pytanie, no to jest o płeć, no i tam może być męska, żeńska, nijaka, transwestyta albo jakaś inna. No i pytają się o seksualne preferencje. No jest to dosyć kretyńskie, po jaką cholerę im są potrzebne odpowiedzi na takie pytania. No ale chyba każdy normalny się orientuje, co się dzieje, tak? To jest, ludzie proszą o coś. Szanowny panie dyrektorze z ukłonami, proszę o to i tamto. No to jest dystrybucja, to jest, trzeba błagać w socjalizmie o coś, o te skrawki ze stołu. Druga śmieszna rzecz, no albo tragiczna, w San Francisco artykuł był taki, że jest tam taka dzielnica bardzo taka bogata białych liberałów, no bo to z reguły tak jest, że biali liberałowie, których dziadkowie zarobili spore pieniądze, no to oni zostają komunistami, no i oni mówią o tej sprawiedliwości społecznej i tak dalej, mieszkając w willach po 2-3 miliony, no ale okazało się, że tam w pewnych rejonach, no to w San Francisco powydawali numery dostępu, także ktoś tam się zapisuje, no i są numery dostępu, no i się okazuje, że te numery dostępu biali albo odkupują od czarnych i brązowych, albo jakoś się zapisują, no w każdym razie jest afera że biali komuniści, liberałowie używają tych numerów murzynów. No i ci, którzy mają szczepić, no to patrzą na ten numer, mówią, o, 15-12, no to ty się zapisałeś, to ty jesteś murzynem? No i co, i takie wiadomości będą w tej CNN, w komunistyczny News Network? Nie, raczej nie będą. Będą te wiadomości w MSNBC? Nie, no nie będą. No komunist to jest dziś w Ameryce, komunist jest prawda, sowiecka prawda. W Nowym Jorku też niezły numer był. Były w zeszłym tygodniu straszne protesty. No i tam wychodzili z plakatami skończyć przemoc w stosunku do Azjatów. Zjednoczmy się przeciwko białym narodowcom. Ostre słowa, tak? No i to z reguły to wychodzą biali, często ci, którzy tam nie mieszkają w Izraelu, no ale dlaczego oni tak reagują? No reagują, no bo były ataki, nieprowokowane ataki w Nowym Jorku, no i nie tylko na Azjatów. Na początku miesiąca Noel Quintana, to człowiek, 60-paroletni człowiek z Filipin, z Manili, został porżnięty takim nożem do przecinania pudełek. No skończył około, miał 100 szwów, także nieźle go bandzior jakiś załatwił. No ale i było dużo innych ofiar. W Milwaukee kobieta Hmong, no to jest te rejony mniej więcej Kambodża, Wietnam, to właśnie tam sam ci Hmong, no to została zgwałcona i pobita, no i w szpitalu umarła, no bo była uderzona w głowę. No napastnik uciekł na rowerze. W San Francisco, gdzie syf kiła im
mogiła, po prostu smród nieprawdopodobny. Ratana Pakkadi, 84-letni człowiek z Tajlandii, chodził sobie rano, no i w zasadzie ten napastnik uderzył go i uciekł. No, Ratana Pakkadi umarł po paru dniach w szpitalu właśnie z tych urazów. Naprzeciwko San Francisco, naprzeciwko Zatoki, no to jest Oakland i tam mają dzielnicę chińską. No i policja notuje, odnotowywuje, że po prostu jest coraz więcej ataków na tych Azjatów. 31 stycznia kamera pokazała, że był atak na 91-letniego faceta. Był też atak na 55-letnią kobietę. Obydwie ofiary po prostu były uderzone i padły na chodnik. Kobieta straciła przytomność. No i to nie jest tylko takie unikalne do chińskiej dzielnicy. To, co się dzieje w stosunku do Azjatów. Ogólnie w Oakland i w San Francisco, no tam jest bardzo dużo pierdzielniętych wariatów po prostu. Tam jest taki klimat, że oni nie zamarzają leżąc w śniegu, no bo klimat jest dosyć umiarkowany. No i cała Kalifornia jest super komunistyczna, socjalistyczna i rozdawnicza. Także to jest po prostu magnes. No ale policja w hrabstwie Alameda, tam gdzie właśnie jest ten Oakland, no to powiedzieli, że ogólnie rzecz biorąc jest straszny wzrost napadów bandyckich. No i oni podejrzewają właśnie, że to jest w związku z COVID-em. No ludzie dostają szału, tak? No część idiotów i liberałów, no to mówi, że to wszystko jest wina administracji Trumpa, no ale to trzeba powiedzieć, że to jest, ile można oskarżać Trumpa, tak? Ile można oskarżać Trumpa? No ale większość normalnych to patrzy po prostu, że to jest, że ta pandemia ludziom odbija. Ale co jest najgorsze do zademonstrowania, to jest to, że to pochodzi od wzrostu ataków przez białych narodowców, tak jak te plakaty w Nowym Jorku by sugerowały. No i pomimo wszystko, że lewactwo, że liberałowie chcą trąbić o tych wypadkach jako uczestnikach, czy tych bandziorach, czy napastnikach, jako biali i do tego narodowcy, no to wszyscy ci złapani, podejrzani, czy pokazani na kamerze, no to byli czarni, to byli po prostu czarni. Był atak taki parę lat temu, w 2012 roku, był atak w Wisconsin, kiedy wariat jakiś przyszedł i zastrzelił 6 osób w świątyni Sikh. Sikhowie, no to są ci, co mają te turbany na głowie. Anglicy używali ich w Indiach do podbijania innych narodów i kolonii. Sikhowie walczyli też w tych turbanach w Europie. Był tam jakiś tam batalion czy dywizjon tych Sikhów. Oni mieli też te noże takie wyginane. No to właśnie są Sikhowie. Dużo ludzi niezorientowanych, myli ich z Arabami i z turbanami. Ale dlaczego niby biali mają być odpowiedzialni za te napady czarnych na Azjatów? No a do tego jeszcze dlaczego biali narodowcy mają być? No po prostu jest jedno wielkie oszukaństwo. Liberałowie, socjaliści, komuniści, demokraci, oni udają, że rasizm i uprzedzenie to jest tylko w jednym kierunku, że to tylko biali mogą przeciwko wszystkim innym rasom, a wszystkie inne rasy przeciwko innym rasom to się nie zdarza. Ale to bandyci, kryminaliści i ofiary, no to w zasadzie są we wszystkich kolorach skóry.
kamery pokazują właśnie, że ten czarny przyszedł i uderzył, zrobił po prostu te knockout, czyli walnął takie uderzenie. Oni mają zabawę uderzenie frajerów, czyli uderzają po prostu tutaj w splot słoneczny albo uderzają od tyłu kompletnie. Białych atakują, po prostu białych, żeby im coś zrobić. No i dane federalne są takie, no bo są dane federalne, no to pokazują, że przemoc, no to jest z reguły w ramach tych samych grup społecznościowych czy rasowych, także z reguły 90% przestępstw to są czarni na czarnych, biali na białych. No oczywiście, że to się też przechodzi, no ale statystyka jest taka, że stety czy niestety ilość napadów czarnych na białych jest dużo większa niż białych na czarnych. Tak, także to jest statystyka, to jest federalna, to są liczby, to jest matematyka, to można łatwo sprawdzić. Liberałowie, socjaliści, komuniści, demokraci, oni wierzą w to, że ukrywanie tej całej prawdy i atakowanie ludzi, którzy nie są niewinni, no to pomaga im jakoś politycznie. No ale czy możliwe, że pomaga im politycznie? Te wszystkie walki rasowe, te walki klasowe, ta paranoja, no to wszyscy ci aktywiści praw człowieka, praw ludzkich, no to oni szybko forsę zgarniają forsę, no bo po prostu tak można napompować ludzi i ludzie ze strachu po prostu ich popierają, wybierają ich do kongresu, wybierają ich lokalnie do najróżniejszych urzędów i stanowisk publicznych, no ale jednak to, że oni zostaną wybrani przez to, że zastraszą czarnych wyborców, no to jest słaba strona dla czarnych wyborców samych w sobie, no bo oni wybierają jakichś maniaków politycznych, no ale to tworzy to, że nie ma zaufania, nie ma wiary do amerykańskich instytucji, że nie ma zaufania do Amerykanów, czarnych Amerykanów, do całego społeczeństwa. To widać na szczepionkach. Na szczepionkach politycy mówią, że czarni są nieszczepieni, no bo tylko 6% jest zaszczepionych, kiedy populacja jest 12%, no i socjaliści mówią, że to jest niesprawiedliwość społeczna, no ale prawda jest taka, że czarni się po prostu boją się szczepić. Na 30 parę stanów, co jest statystyka, jak się popatrzy właśnie na czarnych i na brązowych, no to oni dostają dużo mniejszą działkę niż tego, co z populacji by wynikało. No umierają też więcej, no ale dlaczego umierają więcej? No bo mieszkają na kupie, tak? Mieszkają w domach dwu, trzy, czterorodzinnych, w jakichś apartamentach, tam po prostu te przeskoki tej choroby są inne niż w dzielnicach, gdzie ludzie mieszkają w wolno stojących domach. Także to nie jest rasa, tylko to jest po prostu rzeczywistość mieszkaniowa. No, ale komuniści używają tej statystyki przeciwko powiedzmy białym i dopisują do tego, że biali są narodowcami, białymi narodowcami. Można tak powiedzieć, że ogólnie rzecz biorąc czarni korzystają z tego wiktu i opierunku i całego tego zasiłku, no ale nie wierzą. Ogólnie czarni nie wierzą rządowi. Idą za to, co im demokraci, socjaliści powiedzą, ale to jest taki niewiara, to już jest o sytuacji Tuskegee, no to był taki eksperyment, tam badali w Tuskegee, to tam było 90% murzynów
to było w tym południowym stanie i przyjechali lekarze i pielęgniarki i prowadzili przez około 40-50 lat, to się zakończył ten eksperyment dopiero w 56-60 latach. Tam było całe dzielnice, 10% Murzynów, tak jak wspomniałem, no i czarnych, i był bardzo duży procent syfilityków. Mieli po prostu syfilisa, to się jakoś tak rozmnażało i Nowy Jork po prostu, czy nawet z jakiegoś innego uniwersytetu medycznego przyjechali, no i badali i robili badania, obiecali im, że jeżeli masz tą magiczną chorobę, to my cię wyleczymy, no ale okazało się, że w zasadzie to chyba 3/4 to nie leczyli, dawali im jakieś placebo, czyli po prostu cukierki zamiast lekarstw, no ale badali, patrzyli ten postęp tej degeneracji tego ciała, krwi i tak dalej. No i to jest taka legendarna sytuacja, kiedy rząd wykorzystywał czarnych. Tuskegee też jest znany z tego, że w czasie II wojny światowej, kiedy Amerykanie starali się wciągnąć czarnych do walki na froncie zachodnim. No bo ogólnie czarni nie chcieli walczyć w czasie wojny tej bratobójczej, secesyjnej, odłączeniowej, nie chcieli walczyć w czasie I wojny światowej, nie chcieli walczyć w czasie II wojny światowej, no bo mówili, że to nie jest nasza wojna. No to w Tuskegee zrobili taki plan, że pojechali, powiedzieli, zrobimy brygadę, czy tam dywizjon lotników. No i ci lotnicy z Tuskegee byli wyszkoleni. No tam to jest rozmuchiwane do można powiedzieć, do poziomu dywizjonu 303, no ale prawda jest troszeczkę inna. No mieli tam sukcesy, walczyli nawet ci Murzyni czarni, walczyli na froncie zachodnim w Europie. No ale też właśnie to Tuskegee. No i oni Murzyni do tej pory nie mają zaufania do administracji, do instytucji i tak dalej. Ostatnie 10-20 lat, no to czarni Amerykanie po prostu są zachęcani do nienawiści Ameryki, do plucia na Amerykę. I wszystko to jest robione przez, te zachęcanie jest robione przez białych liberałów, którzy wykorzystują po prostu czarnych jako ten proletariat. Oni wykorzystują rasę do walki, żeby po prostu zdobyć władzę. Nienawiść pochodzi też między innymi z projektu 1619, który jest bardzo propagowany przez New York Times. 1619, no to jest data, którą czarni i komuniści uważają, że to jest początek Ameryki. To nie jest początek Ameryki czy Stanów przez to, że pierwsi pielgrzymi wylądowali, że pierwsi ludzie z kolonii angielskich przyjechali tu, żeby zakładać plantacje. Nie, to jest 1619, to jest data, kiedy wylądował pierwszy niewolnik na kontynencie amerykańskim. No, trzeba pamiętać, że Stany Zjednoczone Ameryki Północnej w zasadzie powstały w 1776 roku, 4 lipca, kiedy to było to ogłoszenie niepodległości od korony angielskiej. No ale tak to jest pompowane Murzynom, żeby po prostu nienawidzili białych. Pompowane to jest również do czarnych w tych wszystkich szkoleniach różnorodnościowych i tak dalej, i krytyczna teoria rasowa, która w zasadzie mówi, że wszystkiemu są winni biali, a czarni są zawsze upokarzani. No i to narusza te zdrowie społeczne, narusza cały jakiś system. Także teraz te rozdzielanie jest po prostu nieprawdopodobne i to jest trudne do uwierzenia, że liberałowie poszli w tym kierunku. No ale oni są skłonni do zrobienia wszystkiego. Oni po prostu chcą skłócić naród. No i potrzebują tych proletariuszy, wszystkich tych parobków, którzy pójdą i powyżynają
dziedziców albo mandarynów, jak to było w Chinach. Zdrowia, subskrybujesz, dziękuję bardzo, dziękuję za 5200 subskrybentów i subskrybentek. Subskrybujcie, dobijcie do 6 tysięcy, to będzie wspaniałe. Nie subskrybujesz? Serdecznie zapraszam, to jest strzałeczka do subskrypcji, dzwoneczek, dzin-dzin o codziennych powiadomieniach i do następnego, codziennego, zdemonetyzowanego filmiku. Zdrowia dla normalnych i do następnego filmiku.